Hej, witajcie z tej strony Alek, to 19 odcinek do Spin Tires. W ostatnim odcinku transportowaliśmy punkty warsztatowe naszą meganką. Było opornie, ale się udało. No i został nam ostatni cel do załatwienia, a mianowicie transport drzewa, który na tej planszy nie powinien być zbyt trudny. Ale zastanawiałem się, czym to zrobić, ponieważ nie mamy za bardzo tutaj możliwości, bo ten Mustang jest rezerwą z paliwem i szkoda by go było ruszać Kamazem, Ziłem praktycznie nie ma szans, bo to ma napęd tylko na tylnią oś. No i myślałem, że będzie jedna wielka wtopa, a się okazuje, że przecież odkryliśmy te cudo tego MAZ, chyba się nazywa ten samochód. I teraz tak, tutaj jest problem następujący, on ma tak pełno uszkodzeń, bo ma 800 uszkodzeń i 32 litry paliwa. No ale jest szansa, że na tym paliwie dojedziemy tutaj do tego warsztatu. Może strzelać z rur, bo jest mocno uszkodzony. Jak będziemy teraz jechać, to musimy bardzo uważać, żeby gdzieś nie przygrzmocić, bo musimy się wycofać chyba w tamtą stronę. No i ogólnie rzecz biorąc, plan jest taki, że musimy tym mazem jakoś się doturlać do tego warsztatu. I jak się doturlamy do tego warsztatu wtedy a on ma coś w ogóle? Co to tu jest? Uszkodzenia. Idzie naprawić. Dobra, patrzcie, miał uszkodzenia do naprawy. Świetnie. Tylko te paliwo mi martwi. Dobra, będziemy na razie jechać bez napędu na 8 kół. Zobaczymy. Może sobie jakoś poradzimy. To wtedy będzie zużywać mniej paliwa. Może tak to jest zrobione, żeby ten... Choć mi się wydaje, że... Nie, dobra, włączamy wszystko. Może będzie szybciej. No i jak się nim doturlamy do tego warsztatu, tu promień skrętu normalnie z statku kosmicznego. Jak się doturlamy do tego warsztatu, naprawdę nie jest daleko, no to ten, tylko widzicie, on pali jak smog. No i powyłączam mu to wszystko. No jest szansa, że dojedziemy. Jest strasznie delikatny, nie? Strasznie. Dobra, jedziemy na maksa. Wszystko włączone. Jedziemy. Musisz dać radę, stary. 11 litrów. W najgorszym wypadku do tej magnumki podepniemy cysternę. No, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj! No, malutki. 5 litrów, 4, 3 litry. No, elegancko. Dobra, tylko teraz tak, jakby to... Dobra, mamy go naprawionego i zatankowanego. Przepraszam, ale tylko 200 litrów. No to jest naprawdę mało. Nasz Mustang jest daleko, 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 daleko. A najbliższe paliwo jest tutaj. Jakby to zrobić teraz? No bo staniemy, no, nie ma szans. Nie dojedziemy 200 litrów tam i z powrotem. Dobra, najwyżej tego Mustanga przestawimy z powrotem, no trudno. Dobra. A dziękuję, Jarek. Tak w ogóle, mimo że nagrywam odcinek, aha, jeszcze musimy go wyposażyć faktycznie. Mimo że nagrywam odcinek do Spin Tires, no to jeszcze jestem na live. Teraz pytanie, czy on może mieć w ogóle cysterna? Jacie, on nie może mieć. Nie, może mieć. Może mieć?
No nie mówcie, że on nie może mieć ten na drzewo. A, chyba że siodło trzeba, ale. No nie. No nie mówcie, że taki byk i nie może mieć ten ładunku drzewa, kurczę. Gdzie to siodło było? Na prawa. No nie może mieć. Jacie, no to zawalone jest strasznie. Dobra, trudno. To jest spin tires, tu się może wszystko zdarzyć. Okej, nie ma co. Musimy całkowicie zmienić nasze plany. Ach, tylko szkoda tego Kamaza. Kurde, dobra. Zrobimy tak. Przejedziemy się tym Kamazem, to nie jest daleko. Przejedziemy się. Potem zwiedzimy sobie tą mapę, a co tam? Dobra, pojedziemy jakoś na skróty. Tu będzie fest ciekawie. Dobra, dojedziemy do tego naszego, jak się nazywa? Maza. I przelejemy mu te paliwo, które mamy tutaj na pace. I tym Mazem pojedziemy po następne paliwo. A tym kamazem zrobimy transport drzewa, bo ja nie widzę transportu drzewa tą meganką. Nie ma szans. Ona jedzie za wolno po prostu. Autko jest naprawdę super, ale kurczę ten. Spoko, jadę. Wszystkiego dobrego. Ta meganka jest. No nie nadaje się, kurczę, no nie nadaje się. Fajnie jest zrobiona, bo naprawdę jest fajnie zrobiona. Ale ona się nadaje do takich transportów, ale raczej po takiej prostej drodze. A nie po takim terenie, jak tutaj jest do Spin Tires. No niestety. Tak więc przyznaję się, że z tym modem no niestety nie trafiłem w dziesiątkę. Ale spoko, przy następnych tych jedziemy tędy. Pchamy się tam w ogóle. Nie, pojedziemy tą drogą. Ona tam gdzieś biegnie, to jest szansa, że wyjedziemy jakoś logicznie. No i tam jakiś mostek jest. No, to jest szansa, że tu wejdziemy na tą główną drogę, która by nas interesowała. No, tak. To tam? Czemu to się tak strasznie ten... No, ale dobra, jest prosta droga, okej. Tak jak mówiłem, nie będzie wcale daleko. Damy radę. No niestety, kurczę, no nie jest tak, jak sobie to założyłem. Ale mamy jeden samochód do przodu i to taki dosyć potężny. Ale z drugiej strony, co z tego, jak nie da się załadować do niego drzewa? Ale tu wydaje mi się, że jest coś nie tak, kurczę. No nie, no ale warsztat to warsztat, no to... Okej, nie ma źle. Teraz tak, jeszcze raz się przełączymy na tamten samochód. Na tego Maza i jeszcze raz sprawdzimy, co on ma tak naprawdę w sobie. Markery, no dobra, no to markery tylko świecą, tak? Jest to. To są punkty naprawy. Cysterna spali. Czym się różni ta cysterna od tamtej? Tamta jest jakaś taka inna.
Ale też ma 3200. To jest po prostu jakaś taka inna. No dobra, niech będzie taka. Punkty naprawy. No i to, no niby to powinno być to, no ale co z tego, jak nigdzie dołożyć szczepy do tego. Dobra. Robimy tak, jak daliśmy, czyli tak, tankujemy. No już. Co tankować mas? Maza. Zatankowany. Ile tu mam jeszcze? 600. Zatankuj tą megankę. Meganka zmieniła kolor. Wydaje mi się, że ona cała niebieska była. Dobra. Robimy tak. Zmień pojazd. Maz jest zatankowany do oporu. Dobra, tym mazem jeszcze się nie woziliśmy, tak więc może być fajnie. Myślę, że pojedziemy po najmniejszej jakiejś linii oporu. Nie wiem, spróbujemy jakoś tu. Dobra, no i wydaje mi się, że ten, czy to będzie... Aha, moment, musimy się przestawić jeszcze, kurczę. Zmień pojazd. Okej. Okay. Ja już widzę, że to będzie masakra. Ja już naprawdę widzę, że to będzie masakra. Dobra. Okej. Okay. Ja pierdziu. Jeszcze dobrze, żeśmy nie ruszyli. Nie, to będzie czysta masakra. A, i on zaś tą przyczepą będzie tak wolno jechać? No nie mów się. Nie no, nie mów, no nie no. Powinien jechać dużo... Dużo sprawniej niż tamten... Niż tamta meganka. Dużo sprawniej powinien jechać. Poza tym ta przyczepa jest pusta. Ta cysterna. Dobra, tu musimy jechać po śladach, bo będziemy musieli zostawić sobie jeszcze miejsce dla transportu kamazem. A widzę, że tędy ten transport chyba będzie spalony. Bo tu już tak przeoramy ten teren, że może będzie opornie. No zobaczymy. Jedziemy. Na razie radzimy sobie całkiem przystępnie. Na pewno jedziemy dużo szybciej niż Megan. Zobaczymy, tam przez wodę musimy przejechać chyba. Zobaczymy, jak tam będzie przez wodę. No. Ale skręt to naprawdę ma lichy. Autko może i mocarne, ale skręt ma mega słaby. No i strasznie delikatny jest.
Szkoda, że tu kierunkowskazów jeszcze nie ma. No dawaj, dawaj. Nie no, autko fajne. Fajne i no pali jak smok. Kurczę, przejechaliśmy raptem kawałek, a on już spalił prawie 100 litrów. To jedziemy teraz bardziej środkiem. O, na styk. Na styk. Dobra, udało się. Ja cię kręcę. No, ten ostatni etap nie był zbyt ciekawy. Ale się udało. Chyba nazwę ten odcinek porażka z paliwem, co? Chyba tak. Ja. No i 100 litrów paliwa poszło. A chyba przejechaliśmy dopiero, nie wiem, 1/3 może. Ale tu się nie da jechać inaczej. Bo jak wyłączysz napędy, to koniec. To nie pojedziemy z takim transportem. Tu to jeszcze w miarę spoko, bo tutaj jeszcze jest ta droga jako tako. A tam potem ostatni etap tej drogi będzie ten. Będzie takie ryzyk fizyk, o kurde. No nie gadaj. Ej, my drzewo ciągniemy jakieś. Dobra, Misiek, dawaj. No. Kurde. Okazuje się, że nie zawsze przez rzekę, przez wodę jest tak dobrze. Ojejku, jejku. Normalnie tempo żółwia. Dobra, to już powinno być dalej, okej. Kurczę, niby ten, tak jak mówiłem w ostatnich odcinkach, niby mapa taka spoko, bo tak prosta, znaczy w sensie równa. A się okazuje, że jest masakrycznie trudna. Nie wiem, ten transport drzewa tutaj to będzie naprawdę mega sukces. No, nareszcie ruszył. Przypaliliśmy. Pip, pip. Dobra, teraz musimy jechać gdzieś tam. Tędy chyba jeszcze nie jechaliśmy. No mi nie przypominam sobie. Dobra, to powoli, żebyśmy coś znowu nie porywali. Zmieniamy ukształtowanie terenu. Ja ci, ale tam kamieni. Złamie się, tak? Czy dźwigniemy tą przyczepę? Naczepę. Cysternę. Ja coś czuję, że my tu go uszkodzimy. Ej, no proszę cię, taki kamień. No nie mówcie, że przez taki kamyczek on nie umie przejechać. Ej, no proszę cię. A tu jest jeszcze drugi. No to my go bokiem. No nie. A tu się nie ma gdzie wyciągnąć, z tego co widzę.
Jest? Nie ma. Nie, no nie spodziewałem się, że nad czymś takim polegniemy. A jeszcze zaraz tu narobimy takiego błota, że my tędy nie przejedziemy. Dobra, zmienimy ten, zmienimy bieg. Na zablokowaną jedynkę i tu powinna być teraz moc. Albo i nie. Nie no, proszę cię. No proszę cię. No. Weź wyciągnij tą. No kurde, tu się nie ma o co zapiąć nawet. Och. Och, aż mi normalnie serce stanęło, bo myślałem, że będzie taka porażka, żeby ty musiał nagrywać od nowa. Ale dobra, udało się. W ogóle gdzie my jesteśmy? Tu. Dobra, czyli teraz ten gorszy etap. Teraz trochę ten gorszy etap, bo jeszcze tędy nie jechałem. Nie wiem za bardzo jak jechać. Trzeba by do tego paliwa jakoś dojechać. Uuuu. No właśnie, teraz którędy? Tędy? My tędy przejedziemy. Będziemy musieli. Bracie, tu są same drzewa. Tu jest przejazd. No, ale mam farta, naprawdę mam farta. O, dobra, nie, poważnie, to się udało, kurczę. To się jakimś cudem udało. Już chyba niedaleko, co? Fajnie, bo zatankujemy. Pojadź. Mogliśmy jechać tędy. Kurde, nie popatrzyłem w mapę. Ale dobra, jakoś tak się złamiemy. A nie, dobra, jest jeszcze szansa, żeby tam wyjechać. Dobra, pojedziemy delikatnie naokoło. Te uszkodzenia mnie wykończą przecież. Prawie 300 uszkodzeń, to masakra. Już widać paliwo. Ojejku, jejku. No to był trudny transport. Naprawdę trudny. Okej. Dobra. Mamy zatankowany na full. I mamy naszą cysternę zatankowaną na full. Dobra. I co teraz? Teraz to ja bym proponował, żeby się cofnąć tym cudeńkiem gdzieś tu. Dobra, i zostawimy go gdzieś tu.
jak tu wyjechać? Może tędy, co? Dałoby radę tędy? Bo stoimy strasznie niefortunnie ustawieni. Próbujemy. Albo nie. Damy radę tak wycofać? Kurczę. On ma promień skrętu. Przecież... Trudno, próbujemy. Dobra, musimy jakoś dać radę. Jeszcze powinno być w miarę prosto. Gorzej będzie to, jak wyjedziemy z tej wody. A nie, nawet jest tam jakaś dróżka. Tak, tylko my teraz mamy 3 tony jeszcze dodatkowo z tyłu. Ponad 3 tony, bo jeszcze mamy zatankowane 800 tutaj. O co, żeśmy tam zahaczyli o to drzewo? O, czuć, że ma ciężko, naprawdę czuć, że ma ciężko. No ale spoko, droga już jest okej. Rosyjska myśl techniczna. Dobra, tu się wygramolimy z tego płotka, mam nadzieję. Jak skręcimy. Jeszcze kawałek przed nami. No i znowu zaczyna się robić ciemno. Niedobrze. Kurczę, tu ciężko. Przejdziemy tędy? Czy on idzie w ogóle coś? Ktoś tam próbuje. A my w ogóle gdzie? I tu w lewo teraz. Dobra, to może sobie pomożemy trochę tym razem. Możemy sobie raz pomóc, nie? No, tak na styk. Ale się udało. Oż kurde. A liczyłem, że przejadę po tych kolejnach. Znaczy po tych między kolejnami, o może tak. Jasny gwint. Dobrze, że on ma taką moc, bo... Ciekawe właśnie, ile on w ogóle ma mocy. Pewnie dużo. Ciekawe, ile mogą ważyć podzespoły do niego. Nie wiem, na przykład jak sprzęgło. Nie? Takie rzeczy. Ja widziałem ten samochód na żywo, to masakra, to jest tak potężne auto. Dobra, tu już nie powinno być problemów.
Okej, okay, można powiedzieć, że misja zakończona sukcesem, choć szkoda, że musieliśmy poświęcić na to odcinek. Dobra, zrobimy tak. Wyłączymy te cudo, przełączymy się na naszego Mustanga. Dobra, i żeby nie przedłużać, to ja już sobie tego Mustanga jakoś wyposażę. No bo w sumie zobaczymy szybciutko. Dwa ładunki. A ile my potrzebujemy tych ładunków w ogóle? 8 pewnie, co? Kurczę. To żeby tu było 8 drzewa, przynajmniej te 4. To trzeba tak siodło. Pewnie trzeba zdemontować ten. Ej, ale nie możemy tego baniaka zdemontować. Kurde. Mamy w nim paliwo? Nie, nie, w nim nie było paliwa. Gdzie to jest? Czemu nie można? To trzeba zabudować. Krótkie kłody. O, pewnie to trzeba. I pewnie to trzeba, nie? No. Tak jak myślałem. Dobra, ten baniak jednak może być. Dobra. Tak więc tak będzie wyglądał nasz Kamaz Mustang do transportu drzewa. Zrobimy dwa transporty drzewa. Jeden myślę, że zrobimy bardzo naokoło. Albo nie, w sumie tędy już jechaliśmy. Zrobimy jeden transport. Zobaczymy. Na pewno zrobimy jeden tędy. No. A jeden może zrobimy jakoś inaczej, jakoś z boku. Zobaczymy. No dobra, tak więc serdeczne dzięki, że byliście ze mną na tym odcinku. No niestety, nie zawsze jest tak, jak się chce. Zawalone jest z paliwem. Naprawdę staram się przemyśleć za każdym razem transporty, jak tylko się da możliwe, żeby było najszybciej i najfajniej. No ale jak widać, no niestety nie zawsze się da. Tak więc dzięki, że byliście ze mną i zapraszam do następnego odcinka, gdzie będziemy transportować ładunki drzewa. Trzymajcie się. Pa, pa.